8-letnia panna młoda zmarła po nocy poślubnej. Kiedy poznasz powód, będziesz zszokowany. Ślub to najważniejszy dzień w życiu. Jest on przypieczętowaniem miłości i wejściem na nową drogę życia. Niestety, w niektórych krajach nadal mają miejsce koszmarne wydarzenia. W Jemenie doszło do ceremonii ślubnej, w której panna młoda miała 8 lat, a pan młody 40. Podczas nocy poślubnej panna młoda zmarła z powodu krwotoku wewnętrznego po tym, jak została zgwałcona przez męża. Proceder ten jest bardzo powszechny w tym kraju. Statystyki z 2012 roku pokazują, że ponad 25% kobiet mieszkających tam wyszła za mąż przed ukończeniem 15 roku życia. Z tego powodu wiele organizacji walczących o prawa dziecka i człowieka domaga się, aby odejść od tej tradycji i zaprzestać tak barbarzyńskich zachowań wobec małych dziewczynek. W obecnych czasach nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Mimo iż tradycje należy szanować, w tym przypadku winno być zupełnie odwrotnie. Na pierwszym miejscu należy stawiać dobro dziecka. Trzeba podnosić świadomość społeczeństwa dotyczącą tego tematu, tak aby niepełnoletnie dziewczynki mogły spokojnie cieszyć się dzieciństwem, a nie przeżywać tortury serwowane przez dużo starszych mężczyzn. Źródło: dam.com